Na odcinku drugim trasy autobusowo-tramwajowej trwają ostatnie prace wykończeniowe. Pojawiły się już malowanki na jezdniach, czyli oznakowanie poziome, trwa wyposażanie przystanków, budowa sygnalizacji. Ostatnim zasadniczym elementem tej trasy jest przebudowa magistrali ciepłowniczej. Jest to praca dodatkowa, której konieczność wykonania została określona w trakcie realizacji. Jeśli chodzi o trzeci odcinek trasy autobusowo-tramwajowej, budowa torowiska w ulicy Rogowskiej i budowa pętli tramwajowej, wszystkie prace podziemne zostały tam już zakończone. W tej chwili trwa montaż samego torowiska oraz prace drogowe. Planujemy, aby pierwszy tramwaj na trasie autobusowo-tramwajowej na Nowy Twór pojawił się na koniec wakacji.